Gmina Strzelon po raz kolejny stawia na integrację swoich mieszkańców. Tym razem do wspólnej zabawy pod hasłem Turnieju Wsi zachęcano mieszkańców Granicy oraz Grochotowa. Jest to pierwsza tego typu impreza od lat organizowana wspólnie przez Rady Sołeckie obu wsi przy wsparciu Urzędu Miasta Strzegom oraz Strzegomskiego Centrum Kultury. Turniej Wsi stawiał przede wszystkim na integrację, a nie rywalizację w poszczególnych konkursach. Turniej Wsi to tak naprawdę historia dłuższa niż mój staż pracy w Strzegomskim Centrum Kultury. Aczkolwiek w ostatnim roku trochę zmieniła się sytuacja, ponieważ tych turniejów już nie jest jeden, jak to zwykle bywało, natomiast są trzy i tym sposobem jak sześć sołectw ma możliwość spotkania się ze sobą. Czym zaskakujemy? Idea turniejów wsi to właściwie taka sposób na to, żeby wioski mogły się ze sobą spotkać, potykać się ze sobą, ale nie w walce, prawda, tylko w zabawie. Mirosława Chmieliczek, sołtys wsi Granica, podkreślała, że takiej imprezy nie było tu od 30 lat. Pomysł się wziął na to nawet ze względu na to, że moim zdaniem około 30 lat nic we wsi takiego nie było. A ze względu na to, że mamy wybudowaną tak piękną świetlicę, jesteśmy wdzięczni panu burmistrzowi za to, że dopomógł nam w tym dziele skończenie tego dzieła i dzisiaj możemy się spotykać tu z innymi mieszkańcami wsi i wspólnie integrować. Zaprosiliśmy dzisiaj Grochotów, a na następny rok my pojedziemy do Grochotowa. W zabawie aktywnie uczestniczył burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta, który niejednokrotnie podkreślał fakt, że urodził się i wychował właśnie w Granicy. Tu się urodziłem, tu się wychowałem. Tu mam do tej pory wielu przyjaciół. Pół Rady Sołeckiej albo 3/4 to moje koleżanki i koledzy, jeszcze wtedy z ZSMP, gdzie wspólnie pracowaliśmy, organizowaliśmy wycieczkę do Wrocławia, której do końca życia nie zapomnę. Młodzi ludzie ze szkoły średniej pojechali na wycieczkę, nie znając Wrocławia, ale dotarliśmy do ogrodu zoologicznego. Tu znam i ludzi starszych, i ludzi młodych, no już tych najmłodszych nie znam, ale cieszę się, że spotkałem się tutaj dzisiaj z nimi wszystkimi na festynie, bo są mi bliscy. Tutaj też mam no i dom rodzinny, małą działkę swoją własną po tacie i mamie, także no sercem jestem tutaj, ale gmina to piękna gmina, jest także Grochotów, który dzisiaj tu licznie zjechał. To taka wieś, która do tej pory niestety nie ma gdzie się spotkać. W tym roku po raz pierwszy przeznaczyliśmy 100 tysięcy w budżecie i już robi się plac zabaw, który w przyszłym roku będzie rozbudowany i będziemy mieć miejsce na spotkania. W czasie turnieju wsi na uczestników czekało wiele atrakcji. Dla dzieci były zabawy, tańce, konkursy z nagrodami, wodne kule czy dmuchany zamek. Dla dorosłych przygotowano szereg konkurencji na najlepsze ciasto, picie nietypowego trunku w postaci bułki tartej oraz bitwę na głosy. Podczas niedzielnej imprezy nie zabrakło degustacji pysznych ciast i wiejskich przysmaków, pokazu strażaków, którzy gasili płonącego poloneza i szalonej zabawy tanecznej.
To integracja dzisiaj, przede wszystkim spotkania. Ja 3 maja mówiłem, że tych festynów będzie dużo, ale chodzi mi o to, żebyśmy się spotykali, bawili, rozmawiali ze sobą, czasami pogadali o trudnych sprawach, ale nie ciągle narzekali, żebyśmy się także bawili. To jest ta kontynuacja tych tematów, które podjęliśmy w maju. Dlatego tych spotkań jeszcze będzie sporo. Turniej wsi był również doskonałą okazją dla lokalnych artystów na zaprezentowanie swoich umiejętności. Ktoś mnie pokochał, świat nagle zawirował, bo ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Bezchmurne niebo znów mam nad głową, bo ktoś pokochał mnie. Ktoś mnie pokochał, niech wszyscy ludzie wiedzą, to ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Ktoś mnie pokochał, ze snu mnie zbudził ktoś, kto pokochał mnie. Lampa nad progiem i krzesło i drzwi, wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Woda i ogień powtarza wciąż mi, że mnie ktoś pokochał dziś. Uczestnicy turnieju wraz z rodzinami podkreślali, że tak fajnych imprez powinno być znacznie więcej w ciągu roku. Pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne, że w tej chwili jestem mile zaskoczony i w imprezach na razie jest bardzo sympatyczny. Mile zaskoczony czym? Tą spontanicznością, tą młodzieżą, która się tutaj bawią, dzieci, które improwizują. Także jest to wszystko bardzo, bardzo pozytywnie odbierane, przynajmniej przeze mnie. No bardzo pozytywnie. Co się panu podoba? Wszystko, ogólnie. Tylko piwa nie ma. Jest, ale za drogie. Jak najbardziej. Dlaczego? No jest fajna zabawa. Czy warto tego typu imprezy organizować? Jak najbardziej. Częściej. Bo co? No nie wiem, bo jednoczą się wioski, poznajemy się nawzajem. Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem ze strony mieszkańców Granicy i Grochotowa.